tutaj w Hiszpanii prezenty przynoszą Trzej Królowie 6 stycznia. To jest taka inna tradycja niż w Polsce, bardzo, bardzo piękna, z dużym doświadczeniem takim duchowym też, nie? I my tutaj sobie przygotowujemy prezenty między siostrami, między osobami, które tutaj nas odwiedzają też. I ja chciałam przygotować taki prezent i nie umiem malować. Czasami mnie Pan Bóg prosi o to, żeby malować i prosi mnie w szczególnych sytuacjach i zawsze daje łaskę, żeby zrobić to, co prosi. I ja mówię, dobrze, no to będę malować to, co Pan Bóg mi dał natchnienie. Ale musiałam wyjechać z domu, musiałam pojechać w inne miejsce i mówię, kurczę, no to wezmę ze sobą farby, no bo później mi nie starczy czasu, żeby namalować to, co miałam w sercu. Ale nie chciałam też wziąć wszystkiego, co mamy w domu, żeby siostry, które zostają, mogły zrobić swoje prezenty. Więc wziąłam tylko kilka kolorów i w międzyczasie przypomniało mi się, że będę potrzebowała jeszcze więcej. I mówię, no dobrze, no to ufam Panie Jezu, że Ty się zatroszczysz o to, czego ja potrzebuję. Albo tak pokierujesz czasem, że będę miała ten czas później, jak wrócimy już do domu. I nic, no jadę tak, jak mam, nie? Z tym, co mam. I niesamowicie Pan Bóg rzeczywiście się zatroszczył, bo On chciał, żebym ja to namalowała, rzeczywiście On mnie o to poprosił, On chciał, więc jakby On się o to zatroszczył, że było wszystko potrzebne, żeby zrealizować ten plan, tą Jego wolę. I jedna siostra, która ze mną pojechała, miała swój kuferek z farbami. I takim sposobem Pan Bóg zatroszczył się o to, że wszystko, czego potrzebowałam, było. I na dodatek chciałabym Ci też opowiedzieć o takiej sytuacji, że w czasie, kiedy malowałam, miałam bardzo dużo, bardzo mnie bolała głowa. I normalnie, kiedy maluję, jak takie malutkie szczegóły, bardzo mnie dużo kosztują, bo jest trudno to namalować, jak ktoś nie umie malować. I w tym momencie ja myślałam sobie, kurczę, jak ja po prostu z tym bólem głowy będę malować. Ale siadłam, pomodliłam się, I zaczęłam malować i zobaczyłam, że pędzel nie prowadzi moja ręka, prowadzi go Pan Bóg. I pierwszy raz w życiu wyszły mi takie małe szczegóły, tak dobrze namalowane, że ja wiedziałam, że Pan Bóg to robi przez to cierpienie, którego doświadczałam, ofiarowywane za osobę, dla której to przygotowywałam, tą rzecz, ten prezent. I do czego chcę Cię zachęcić? Do tego, żebyś wiedział też, że przez cierpienie Pan Bóg przychodzi do nas w naszym życiu i to cierpienie bardzo często przychodzi i jest dobrem dla nas i ma swój dobry skutek, dlatego że daje nam łaskę wypełnić wolę Bożą i ofiarować to za w różnych intencjach, które mamy w sercu. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię, żebyś spojrzał na swoje życie i zobaczył te wszystkie momenty, w których Pan Bóg Ci daje takie malutkie cierpienia i ucieszył się tym, bo to jest Jego łaska, którą Ci daje.